Właśnie skończyłem montować, wydaje mi się, że skończyłem pierwszy z dwóch vlogów, jaki sobie dzisiaj zaplanowałem do montażu, ale właśnie dzwonił kurier, zaraz przywozi następną paczuchę, paczuchę, o której wam wspominałem na poprzednim vlogu, także nie będę się rozgadywał, lecę odebrać. Film z nowej wody już gotowy, właśnie się uploaduje i za kilka godzin powinien być na moim kanale. Zaraz zabieram się za montowanie drugiego odcinka z zawodów wędkarskich, ale najpierw trening. Będę wam od czasu do czasu pokazywał trochę klipów z moich treningów, trochę klipów z tego wszystkiego, co się dzieje poza moim biurem, poza moim wędkarskim życiem. Wiem, że to nie jest stricte wędkarska tematyka, natomiast no, na tych vlogach chcę wam pokazywać całe moje życie i takie są proporcje, że 95% mojego życia to jest wędkarstwo i tak zostanie i to takie ilości będziecie oglądać na moich vlogach. Natomiast te pozostałe 5% też od czasu do czasu będę wam pokazywał. Dajcie mi znać w komentarzach, co o tym myślicie, czy chcecie, żeby to było te 5%, czy może 3%, czy może 10%, a na pewno chętnie pogadam z wami o tym w komentarzach i dostosuję się do tego, czego najbardziej chcecie. 700 wyświetleń w 20 minut. Jesteście szaleni po prostu. Masakra jakaś. Już kończę na was kolejnego vloga. On się pojawi jutro we wtorek. To będzie vlog z zawodów. No i jutro też planuję ruszyć nad wodę i kręcić dla was dalej. Czy to będzie nowa woda, czy to będzie kajak? Jeszcze nie wiem. Dużo zależy od warunków pogodowych, ale myślę, że tak. Pogoda jest taka... Nie wiadomo, jak to się skończy. Może zaraz padać. W teorii ma padać. Bardzo szybko. Na razie to jest takie pół na pół. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w najbliższym czasie. Natomiast plan jest taki, żeby jechać nad wodę dosłownie za parę minut. Chociaż trochę kłócę się z myślami, dlatego że zamówiłem coś specjalnie dla was. Coś, o co mnie prosiliście przez naprawdę kawał czasu. Ja zawsze mówiłem, że nie przypadam za tym, ale w końcu mnie przekonaliście. W końcu postanowiłem nagrać dla was taki odcinek. No i część sprzętu do tego odcinka mam. Część ma przyjść dzisiaj. I nie wiem, czy czekać, czy ryzykować, czy jednak skoczyć po prostu z tym sprzętem, który mam, łowić tak jak ja chcę, a po prostu ten odcinek nagram dla was w najbliższym czasie. Zobaczymy. Natomiast teraz kombinuję, co tu zabrać na tą wodę, bo jadę na Okonia. Okonia jest mnóstwo. Naprawdę byłem 2 dni temu, byłem kilka dni wcześniej, brań tego Okonia jest sporo. 2 dni temu wyjątkowo delikatnie brały. Naprawdę miałem bardzo dużo spadów, nawet na najmniejsze gumki, na większe gumy również. Złowiłem 2 okonie, takie około 25 cm i masę drobnicy. Ale one nie brały tak jak powinny i nie mam pojęcia dlaczego. Czy akurat trafiłem na okres, kiedy nie żerowały, czy po prostu przynętą nie trafiałem. Dlatego teraz siedzę, rozkminiam to wszystko po kolei, wybieram z moich starych pudeł i nowych pudeł i najnowszych pudeł i przeróżnych. Wybieram jakieś przynęty, które mogą się sprawdzać, które są trochę inne, które wprowadzą coś nowego do tego mojego łowienia, tak żebym miał pewność, że zrobiłem maksymalnie dużo, że zrobiłem wszystko, żeby te okonie jednak skusić. Także dzisiaj zabieram z takich pseudo nowości, zabieram Ripple Shady Berkleya. Nie przypadałem nigdy za Ripple Shadami. Gdzieś tutaj powinienem mieć. Nie przypadałem za starymi Ripple Shadami w tym rozmiarze. To jest bardzo fajny, moim zdaniem idealny na Okonia rozmiar, dlatego że to nie jest ani za duża guma, ani za mała. Te maluchy będą cały czas skubać i tak, a równie dobrze ten większy też uderzy. Natomiast te stare Ripple Shady są dosyć sztywne, to jest bardzo krótka praca, bardzo delikatna i naprawdę nie bardzo za nimi przepadałem. Natomiast te nowe, które wyszły w tym sezonie, guma jest dużo, dużo bardziej miękka, fajniejsze kolorki moim zdaniem i to może być coś fajnego. Uzbroiłem już sobie taką gumeczkę w 3-gramową główkę, powinno być idealnie. Oprócz tego zabieram Hicior. W tym sezonie naprawdę większość okoni złapałem na tą gumę pierwszego szczupaka i branie szczupaka też miałem na nią. To jest dosyć duża gumka, natomiast naprawdę 20-centymetrowe okonie bez problemu w nią uderzają. To jest Nemesis Berkleya. Na bardzo lekkiej główce, on nie potrzebuje w ogóle obciążenia praktycznie, żeby pracować w opadzie dzięki temu ogonkowi delikatnemu. I naprawdę fajnie to kusi ryby. No ale żeby zobaczyć też, czy uda mi się trafić coś większego, to zabieram też tego Westina. On jest pusty w środku. Można do niego włożyć taki pojemnik na atraktor, taką gąbeczkę specjalną.
I z racji tego, że jest tak miękki, to każde uderzenie o konia sprawia, że ta guma się gnie w pół dosłownie i ten okoń sięga do haka, także naprawdę fajna sprawa. Duża guma, ale myślę, że powinno się też sprawdzać. Dotarłem właśnie nad wodę, jest pięknie. Prawie nie ma falki, flauta. Jest cały czas pochmurno, ale nie zapowiada się, żeby miało jakoś wybitnie mocno padać, przynajmniej w najbliższym czasie. To opowiadajcie, co tam słychać u Was? To jest kompletnie druga część jeziora. Ja tutaj spędziłem prawie 3 lata swojego wędkarskiego życia. Potem przestawiłem łódź tam, gdzie mam ją teraz i dopłynięcie do tego miejsca zajmuje mi jakieś 1,5 godziny na wiosłach. Także po prostu tych miejsc praktycznie nie odwiedzam, a jak odwiedzam, to dosyć rzadko. Także dzisiaj sobie zrobimy takie odświeżenie tych starych miejsc. Zobaczymy, ile z nich poznacie z moich starych filmów. Jestem przygotowany przede wszystkim na okonia, jakiegoś tam ewentualnego szczupaczka, natomiast przede wszystkim okoń, a ewentualnie jeszcze białoryb na spinning też. Ale dość gadania, zabieram się za szykowanie. Sportówka pójdzie tutaj, tak jak to było na tej mojej nowej wodzie. Mam statyw, mam 3 wędki, to jest ten Berkley Urban Camo, nowy Rock Sweeper Abu Garcia, no i oczywiście White Crow do najdelikatniejszego łowienia. Kotwica. Torba ze sprzętem, jakąś tam wodą, kanapki oczywiście i tak dalej. Podbierak, siatka, dlatego że kiedy będę się ustawiał nad ławicą okoń, jednak te ryby trzeba zabierać do siatki, wkładać do siatki, dlatego że odchodzący okoń wypuszczony może naprawdę przepuszczyć tą ławicę, także trzeba dmuchać na zimne, szczególnie jak będą brały jakieś ryby. Teraz kotwica tutaj cały czas wisi tuż pod kajakiem, jalinkę. Będę miał pod ręką, w każdej sekundzie odpinam, wpuszczam, woduję, wyciągam też jedną ręką, bez żadnego schylania się, bez żadnego przesuwania. Okej. Mam 3 okoniówki dzisiaj. Wiem, że to przesada, natomiast pływam dzisiaj po przeróżnych miejscach. Będę łowił bardzo głęboko, będę łowił bardzo płytko, będę łowił na woblerki, będę łowił na gumy z ciężkiego opadu, z bardzo lekkiego opadu, może nawet z powierzchni. Także potrzebuję naprawdę wielu, wielu różnych przynęt, a jednym kijem nie jestem w stanie obsłużyć ich wszystkich poprawnie. Także mam dzisiaj tego Urban Camo, kijek Berkleya. To jest wklejka. Wspominałem o niej Wam już wielokrotnie. Ten kijek zabieram dzisiaj do jigowania małymi gumeczkami. Dwucalowy kajtek, 4-gramowa, 3-gramowa główka. Bardzo mały kołowrotek i na ten kołowrotek żyłka. Bardzo rzadko używam żyłek, natomiast w tym wypadku mam tą żyłkę, dlatego że 2 dni temu byłem tutaj, miałem sporo brań okonia i naprawdę sporo spadów. Nie wierzę, że to konkretnie wina plecionki, dlatego że łowię na plecionkę całe życie praktycznie. Natomiast akurat w momencie, kiedy te okonie żerowały tak delikatnie, to ta plecionka mogła rzeczywiście przeszkadzać. To jest White Crow, mój nowy zakup. O nim też już Wam wspominałem trochę. I to z kolei będzie kijek z plecionką. Dlatego, że on ma taką akcję, że bez problemu tutaj plecionka nie będzie przeszkadzać. I tutaj bardzo lekkie łowienie, robaczki, bardzo maleńkie gumki. Białoryb, może mormyszka. Zobaczymy. No i trzeci kij oczywiście to Rock Sweeper. Też nowy zakup na ten sezon. To z kolei szybki kijek z mocniejszym blankiem 3.15 i tutaj duże gumy na lekkich główkach. Powierzchniówka, małe wahadełka, małe obrotówki. Zobaczymy co jeszcze. O, odczepiłem. Miałem właśnie powiedzieć, że jak odczepię, to idealny rzut jest. Niech opadnie. O! Coś dużego. Ciekawe, czy jeszcze siedzi. Branie przy samym dnie. Zauważyłem, że plecionka mi momentalnie odpływa. I ryba weszła w trzcinę od razu. No ryby nie ma na pewno. Nie. Już na trzcinkę zaczepiona. Kurde, szkoda. Widzę teraz okonie tutaj odpływające. Szkoda, no ale przynajmniej coś się dzieje. Jest ciekawie.
Płynę teraz w miejsce, które myślę, że większość moich starych widzów zna doskonale. Mówiłem tutaj wielokrotnie sam, mówiłem tutaj z Jankiem, z Wędku, z Bigfootem. To jest nieduża wyspa. I to jest magiczna wyspa, dlatego że jedna z jej stron to jest 100% szczupakowa strona, jedna to jest 100% okoniowa, jedna taka mieszana. Że naprawdę tutaj pod tą wyspą można połapać dosłownie wszystko. I białoryb piękny, i wzdręgę fajną. No i oczywiście okonie i szczupaki. Jak biorą. No dobra. Łapiemy dalej. Brak wiatrów to ogólnie plus dzisiaj, szczególnie że łowię na kajaku, jest zdecydowanie wygodniej, natomiast no, jak się zaciągnie chmura potężna i nie wieje, to wtedy może padać i padać. No tutaj nie wydaje mi się, żeby to miało lać jakoś wybitnie długo. Dobra, nie męczę. To opowiadajcie, co tam słychać u was. Smacznego. Ciągle chmury i ciągle deszcze. Kiedy ta pogoda zmieni się nareszcie? Ale piękny okoń. Malutki, ale piękny. Trochę zaparowana kamera, widzę teraz. Dobra. No, płyną okonki i siedzi. Jest ładniejszy w końcu. Och, taki 20-aczek. Ale pięknie chodził. Widziałem, jak dwa wypłynęły. Rzucam teraz dosłownie na zatopiony konar. Nie widać tych okoni zupełnie. I w momencie, kiedy ten robak dotyka tej gałązki, momentalnie te okonie się pojawiają. Nie wiem skąd. I kolejny siedzi. Ops. Czyściutka woda, widzę dno dokładnie. I tylko widzę, jak ten robak dotyka dna i nagle nie ma go. Tak się wkręciłem w zabawę z tymi niedużymi okoniami spod trzcinki, że ja w ogóle zapomniałem, że ja mam inny plan na dzisiaj. Pierwsze miejsce, które chciałem sprawdzić, to bardzo głęboka zatoczka, na której łowiłem już jakiś czas temu. Tam powinny brać okonie. To miało być miejsce, które sprawdzę jako pierwsze, potem miałem popływać i potem w to miejsce wrócić. No, wyszło trochę odwrotnie. No, ale zobaczymy. Jest lekka fala. W teorii mógłbym się zakotwiczyć, ale dosłownie kilka rzutów. Jeżeli tutaj się nic nie będzie działo, to płynę od razu na zatoki, na wyspę trzcinową, w zupełnie inne miejsca. Popadało, temperatura wody przy powierzchni pewnie się obniżyła troszkę i nie widać tej ukleji. W teorii ta ukleja mogła zejść niżej, co za tym idzie okonie jeszcze niżej i mogą stać teraz przy dnie i mogą być super brania. Ale może być też tak, że tych okoni tutaj po prostu nie będzie. Ukleja jest, także jest szansa, że będą jakieś brania. Jest. No i to nawet nie najmniejszy chyba. Ale chodzi. Pokaż ty się.
Może być. Może być. Zobaczcie. Tylko główka dźwigowa wystaje. Przyzwoity. Tak jak mówiłem, ważne jest, żeby one na początku trafiały do siatki. Czy odpływam, kotwiczę się i spróbujemy coś złowić. Bez wstawania, bez żadnych problemów. Opuszczam tylko całość. Na dno. O, super. W toni uderzył mi duży okoń. Wyciągając już przynętę, w ogóle nie jest zacięty, nie widziałem go jeszcze. Teraz widzę. Taki pod 30 centów. Masakra. Masakra. Jest. Czyli jednak w toni, tuż pod ukleją, tuż pod samą łodzią, wyciągałem zestaw z wody po poprzednim braniu. Myślałem, że w ogóle mam zapięty, zakręcony ogonek, coś jest nie tak i nagle pum, potężne uderzenie, dwa odjazdy. Zanim włączyłem kamerę, ryba się trochę zmęczyła, ale mimo wszystko bajka. No nie był mocno zapięty. 11 cali równo, 27,5 cm. Przyzwoita ryba. Łowienie w toni nie jest wcale trudne. Ja wiem, że nadal wielu wędkarzy jeszcze nie lubi łowić w toni. Cały czas albo łowienie obrotówką gdzieś przy powierzchni, albo łowienie sandaczowo, powiedzmy, przy samym dnie, opłukiwanie tego dnia, bo tak jest najłatwiej. Natomiast samo łowienie w toni nie jest najtrudniejsze, pod warunkiem, że jest określony obszar, w którym te ryby są. Wtedy wystarczy dopasować odpowiednią wysokość i tą przynętę prowadzić na takiej głębokości. Natomiast tutaj cała ta zatoka, aż w tamtą stronę, to wszystko jest gotująca się ukleja. I to znaczy, że na całej tej zatoce, wielkiej zatoce, te okonie się kręcą w to i z powrotem. Także znalezienie odpowiedniej głębokości i akurat trafienie na moment, w którym te okonie przepływają w tym miejscu, nie będzie wcale proste. Dlatego chyba najszybszym sposobem w tym momencie na łowienie jednak ryby byłoby używanie jakiegoś woblerka, który schodzi gdzieś tam do 3-4 metrów, powiedzmy, i jak najszybsze obszukiwanie tutaj tych miejsc. Natomiast z racji tego, że uważam, że te okonie kręcą się w to i z powrotem, to nawet jak je znajdę woblerem, to kolejny rzut może być już bez ryby. Także chyba jednak zacznę łowić jaskółką. Albo taką, nie za dużą jaskółeczką, albo taką. To jest 10 cm Berkeleya jaskółeczka oczywiście, 2-gramowa główka. I chyba od tego zacznę. To jest spora przynęta, natomiast no, biorąc pod uwagę to, że są tutaj jakieś ryby, to wcale nie jest taka duża. 10 cm dla okonia i to jeszcze jaskółeczka, naprawdę Żaden problem. Ta guma też ma 10 cm i wyholowywałem na nią 20-centymetrowe okonie bez najmniejszego problemu. Piękna jaskuła. Ja tu sobie wstanę. Podbierak przygotowany. Dlatego, że szkoda tracić okonie. Hamulec ustawiony dosyć lekko. I zobaczcie, cała ta zatoka. Wszystko tutaj. Aż tam po sam koniec. To jest ukleja, zresztą widać, jak się spławia. Jeszcze raz zmieniam przynętę. Na tym to polega przy łowieniu okoni. Tak samo przy łowieniu sandaczy. Czasami jedna przynęta daje piękne ryby przez cały dzień. A czasami w ciągu dnia im się zmienia tak mocno gust, że trzeba naprawdę przerzucić całe swoje pudło wędkarskie, żeby znowu się dopasować. Mogą rano brać idealnie na jedną przynętę, a za chwilę momentalnie przestać na nią reagować. Teraz właśnie założymy jaskółkę. Gulp Alive, Berkeley, wow, Berkeleya.
brzydkie, śmierdzące, ale niesamowicie skuteczne jaskółeczki. Sztywne, że one nie mają pracy własnej, nie, ten ogonek nie skacze w wodzie, niech chlapie się, to po prostu jest imitacja konającej uklejeczki. Pyk, 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 bam! I jest ryba. No, przyzwoity okonek. Opa. Taki 23-4 cm. Pierwszy rzut. Zobaczcie. 8 8,5 cala. Czyli takie 22 cm gdzieś. Ale zobaczcie, tu wieje w tą stronę, tu wieje w tą stronę, tu wieje w tą stronę. Jest. Nie za duży. A nawet malutki. Tak jak mówiłem, to jest piekielnie skuteczna jaskółeczka. Nie wiem, czy to nie jest moja w ogóle numer jeden jaskółka w ogóle ze wszystkich, jakie mam. Ta Gulp Alive. Natomiast, no tak jak widać, absolutnie zero selektywności. To jest ten minus. Natomiast jest bardzo skuteczna i łowiłem na nią też i duże okonie. To nie był mały okoń. Widzicie, te małe denerwują, podpuszczają i potem jest nagle piękny braj z ładną rybą i tak to się kończy. O, mógł być naprawdę ładny okoń. To jest miękka wędka do tego żyłka, no ale ja nie ruszyłem go z miejsca w ogóle. Także on złapał tą przynętę w pysk, stanął, poczuł opór i ten haczyk wypadł z niego po prostu. Jak próbuję łowić bardzo drobno, to widać, że są te większe ryby, no bo kilka pojawiło się takich sympatycznych okoń. Tak, o tobie mówię właśnie. Natomiast w momencie, kiedy próbuję łowić odrobinę grubiej, nie ma żadnych brań. Ani na większą obrotówkę wyskoczył taki okonek do niej. Jak już tak sobie gadamy tutaj teraz, to czas najwyższy, żeby nazwać ten kajak. Ja już pisałem o tym trochę na Facebooku, kilka opcji nawet padło, natomiast konkurs jakby zaczyna się dopiero teraz. I ja chcę, żeby ten kajak to była ta kajak. Jakkolwiek by to nie brzmiało, chcę, żeby to była kobieta. Także chcę damskie imię, nazwę w rodzaju żeńskim dla tego kajaka. Wybierajcie, piszcie w komentarzach, na pewno znajdę jakąś fajną nagrodę. Dzisiaj nie mam nic przy sobie, także wam nie pokażę, ale na pewno znajdę coś fajnego w nagrodę. Niech to będzie nagroda niespodzianka. Myślę, że jakieś przynęty spinningowe, jakaś taka fajniejsza paczka od wujka Ace'a. Natomiast piszcie w komentarzach nazwę i ktoś już zaproponował, żeby to była żona Posejdona. Natomiast no nie wiem, czy Posejdon byłby zadowolony, gdybym na jego żonie pływał po jego jeziorach. Chyba nie. Także kombinujcie. Najbardziej kreatywna, najbardziej fajna nazwa wygra. Wtedy tak nazwę ten kajak i będziemy sobie na niej śmigać. A zwycięzca dostanie ode mnie jakąś fajną nagrodę. Właśnie zmieniałem baterię. Tak się odwróciłem na chwilę zobaczyć. Taka piękna pogoda się zrobiła. Słoneczko. To chyba koniec dzisiejszego odcinka. Chodźcie, chodźcie.
bardzo drogi. Miał być koniec odcinka. Zabieram się zaraz do montowania, ale jeszcze jedna rzecz. Wspominałem wam o tym, że czekam na paczkę. Nie wytrzymałem, nie doczekałem do tej paczki, pojechałem na ryby bez niej, natomiast dotarła do mnie... No za duża to ona nie jest, no. Ale liczy się to, co jest w środku. O! To haczyki do bocznego troka.